najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Kamil, no myślę, że nie bez przypadku tutaj ta flaga jest na twoich plecach jak peleryna superbohatera. Nadsiatkarz, tak cię nazwał Łukasz Kaczmarek, tak się czujesz? Nie, po prostu dzisiaj był taki dzień, że przysłowiowo żarło z mojej strony. Fajnie byłem przygotowany do tego spotkania, mimo że tak szczerze mówiąc, rano na rozruchu to nie widziałem tego spotkania. Strasznie mi się trenowało rano, ale po prostu jeżeli przyszło spotkanie, jednak adrenalina też swoje zrobiło i ja po prostu, jak to powiedziałem, czerpałem radość z tego, że jestem tutaj na boisku i mogę brać udział w takim wielkim wydarzeniu. Co czułeś w momentach, kiedy blokowałeś tych najważniejszych siatkarzy rywala, kiedy kończyłeś te najważniejsze piłki z zimną krwią, po prostu to wykorzystywałeś, nawet jeżeli ta końcówka w trzecim secie była taka, że trochę się namęczyliście, żeby postawić kropkę na linii? Ciężkie pytanie. Powiem tylko tyle, drużynę z drugiej strony siatki, tak naprawdę większość zawodników gdzieś wcześniej widziałem tylko w telewizji, więc też było takie ciekawe uczucie móc stanąć naprzeciwko nim. I to, co przez cały sezon gdzieś tam prezentowałem, to tak samo udało się tutaj, więc super sprawa, że moja gra też się przyczyniła do tego sukcesu, jakim jest obrona tytułu mistrzowskiego. No właśnie, to jest dla ciebie chyba szczególne, bo jesteś wychowankiem tego klubu. Przez lata byłeś tym, który się uczył, potem przez ostatnie 3-4 sezony zacząłeś wychodzić na ten pierwszy plan, jeśli chodzi o Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Trudno myśleć o przyszłości dzisiejszego wieczoru? Ja myślę, że moment, gdzie miałem płakać, to już płakałem. Teraz będę się cieszył razem z kibicami, z drużyną, bo naprawdę bardzo dużo mi zawdzięczam. Można powiedzieć, że wykreowali mnie jako zawodnika. I teraz po prostu myślę, że przyszedł czas na to, aby zrobić jeszcze może dalszy krok, nie tylko jako siatkarz, ale jako też normalna osoba. Okej, słyszałam, że będziecie dzisiaj świętować całą nas tak podziałowo, także niski, że jakby nie ma szans, że pójdziecie do łóżek, więc rozumiem, że na samolot to tak o prostych nogach. Nie, mam nadzieję, że wszyscy zdążą. Mamy charter, to też chyba bez nas nie wylecą. Na pewno nikt nie pójdzie spać, bo po takim sukcesie to nie ma prawa. Myślę, jeżeli możesz pokazać medal do kamery, będzie w takim szczególnym miejscu u ciebie w schowku medalowym? Na pewno tak, bo ta droga jednak też była bardzo wyboista, jeżeli chodzi o dotarcie tutaj do finału. Każdy medal smakuje inaczej, ale to naprawdę kapitalnie, przy takiej publiczności, przy pełnej hali zdobyć tytuł mistrza Europy klubowego to coś wspaniałego. Mistrzem Polski jest Zaksa, łatwo śpiewa, mistrzem Europy jest trochę trudniej, ale chyba jeszcze bardziej szczęśliwy. Oj tak, ja już mówiłem po meczu o złoto plus ligi, że dobrze, postawimy tutaj. Że ciężko mi uwierzyć w to, co się stało, a teraz tym bardziej. Jesteśmy mistrzem Europy, wszystkie te najważniejsze klubowe trofea są w naszych rękach. No coś niesamowitego, naprawdę. My sami nie znaliśmy swojego potencjału, zaczynając ten sezon. Pamiętam, jak pojawiały się pytania, na co stać Zaksę, co osiągnie Zaksa. Sami rozmawialiśmy między sobą, zastanawiając się, jaki mamy potencjał. No, jesteśmy kompletnie inną drużyną, nową drużyną, która tak naprawdę musi się zbudować i to, co się udało. Udało nam zbudować to, co osiągnęliśmy, jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego, ale ty jesteś takim ogniwem, które miało trudne zadanie, a rozegrałeś ten finał po prostu jakbyś grał w tym zespole już od 6 lat i takich finałów grał co najmniej 3. Każdy jest ważnym ogniwem. Myślę, że nasz sezon bardzo dosadnie to pokazał, że każdy jest ważny. I to jest naszą siłą, że stwarzamy zagrożenie z każdej strefy. I nawet jak wypada nam jeden z najważniejszych zawodników w naszej drużynie, Norbert Huber, który doznał poważnej kontuzji, to,
to my potrafimy mimo tego zmienić trochę styl naszej gry i dalej być, no, jak to pokazuje dzisiejszy mecz, najlepszą drużyną w Europie. A jak to jest wystawiać tyle piłek meczowych i tak trochę się nie kończy, a tutaj tak druga, trzecia, czwarta? Tak, no ja szczerze powiedziawszy trochę nie wiedziałem, co się dzieje już w tym trzecim secie. Byłem potwornie zmęczony i szczerze niewiele pamiętam, ale kiedy to wszystko się skończyło, no to niesamowita euforia. No i muszę sobie obejrzeć powtórkę, ale no, niesamowite uczucie. Wojtek, piękny ten medal, taki złoty, a skromny. Duża jest radość, prawda? Jak się powtarza sukces rok do roku, to jest chyba coś wyjątkowego. Nie no, to jest niesamowita sprawa, ja dalej nie dowierzam. Kiedy przychodziłem do Zaksy, to zawsze sobie tak mówiłem, kurde, szkoda, że to rok za późno, bo po tamtym sezonie było czego żałować, a tak naprawdę ten jest lepszy, więc no to jest historia na książkę, naprawdę. No, chłopaki są niesamowici, są wielkimi sportowcami i piszą historię polskiej siatkówki, polskiego sportu. No, ile czekaliśmy na Ligę Mistrzów? 40 lat po Milowicach? Tak, coś koło tego, no a tutaj są dwa z rzędu. Jesteśmy na czwartym czy piątym klubem, który tego dokonał. No wielka sprawa. No wielka sprawa, tym bardziej, że jesteście mistrzami Polski, czyli faktycznie jest jeszcze lepiej. Jak to się udało w ogóle zorganizować, żeby były takie wyniki? Znaczy myślę, że to jest prosta recepta. No, jakby w DNA tego klubu jest ciężka praca, pokora i autostrada do zwycięstw. W tym roku dopiero poznałem to na swojej skórze. Mamy za sobą 10 miesięcy ciężkiej pracy, ale taka praca jest ogromną przyjemnością, kiedy kończy się sezon w takim stylu jak dzisiaj. Czujesz się najbardziej wartościowym rezerwowym w Plus Lidze i w europejskich parach? Nie, no bez żartów. Czuję się częścią zajebistej drużyny i może nie pomagałem chłopakom zbyt często na boisku, ale mam to szczęście, że widziałem ich codziennie przez ten okres 10 miesięcy. Pracowałem ciężko razem z nimi. I po prostu wiem, jak są genialnymi zawodnikami i nawet jeżeli się nie jest na boisku, to że można im pomóc. Pierwsze co zrobiłeś, to pobiegłeś do szatni po telefon, prawda, żeby się połączyć z Norbertem. I ten Norbert to z wami, mimo tego, że go nie ma w hali Arena Stolice, cały czas z wami jest. Nie no, serce się kraje, jak się wspomina Norbiego, tą jego przykrą historię. On powinien być tutaj, on powinien znosić ten puchar. Życie mu się potoczyło, jak się potoczyło i leży teraz w łóżku z nogą do góry. No ale dzięki technologii mogliśmy chociaż troszkę go mieć ze sobą i bardzo się z tego powodu cieszymy. Norbi wie, że ten medal jest dla niego, całą drużyną mu to dedykowaliśmy. To była nasza motywacja. Ponoć jutro po 8 macie wyjazd na lotnisko. Myślisz, że w ogóle położycie się spać? Ja bym powiedział, że dzisiaj o 8. Nie, na pewno się nie położymy spać. To był duży wysiłek mentalny dla nas i czuć było to ciśnienie. Zeszło z nas wszystko i odbijemy to sobie świętowaniem w Lublinie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.